Hej, hej, hej! Witam was bardzo, bardzo serdecznie w rytmach tej delikatnej, acz trochę niepokojącej muzyki. Zagramy sobie dzisiaj w Drive Club, to jest odcinek premierowy, czyli taki, w którym poznajemy grę razem. Ja co prawda miałem już okazję troszeczkę pograć, ale niewiele, zatem wiele rzeczy, które wam zaprezentuję, będzie dla mnie nowych. Myślę, że rozpatrzymy sobie tą grę na dwa sposoby. Dzisiaj skupimy się na modelu jazdy, tym jak wygląda sama gra, jak wyglądają wyścigi, a w niedalekiej przyszłości rzucimy okiem na opcję multiplayer. Ponieważ ta gra, tak jak zresztą większość współczesnych gier wyścigowych, przede wszystkim skupia się na rozgrywce społecznościowej, na zabawie ze znajomymi. Tutaj wszystko polega na założeniu wspólnego klubu i pokonywaniu razem wyzwań. To wy razem budujecie swój klub i razem w rankingach go podnosicie, bądź też tracicie w rankingach, jeżeli wyjątkowo słabi z was na przykład kierowcy. No dobrze, przejdziemy sobie tutaj przez menu i pozwolę sobie zniknąć z waszych ekranów. Tak, bo cóż, moje oblicze, jakkolwiek szlachetne by nie było, może tutaj troszkę przeszkadzać. Proszę bardzo. Zatem, opcja stworzenia klubu, to o czym mówiłem, zajmiemy się tym później. Ja sobie pogram w to na live'ie, więc wypatrujcie tam, jeżeli jesteście ciekawi tego, jak będzie wyglądała gra. Mogę sobie zerknąć na mój profil. Mam w tej chwili poziom 3, jest mój postęp w klubie mini. Mam 2, to jest klub Mini Coopera. Jeździłem tym samochodem przez chwilkę. No i proszę. Dużo interesujących statystyk w rankingach. Mam miejsce 3848. Mam nadzieję piąć się po szczeblach kariery tak długo, jak starczy mi samozaparcia i cierpliwości. Okej. Ale co? Garaż, tak. Możecie sobie przejrzeć, jakie są auta dostępne. Trochę tego jest. Lista jest długa. Można sobie też zmieniać kolory. Wybierzmy sobie Volkswagena przez chwilkę. W tej chwili mam do wyboru te takie 5 kolorów. Mam nadzieję, że potem będzie ich przybywało. Zresztą zdaje się, że można w ramach tych kolorów także troszkę pokombinować. Spróbujmy sobie delikatną zmianę dokonać. Tutaj. O proszę. Jak ładnie. Zagrajmy tak, bo to jest wyjątkowo przyjemny kolor. No dobrze, dobrze, nie będziemy się bawić w to. Ważne, że jest, ważne, że jest. O, jak najbardziej, zapiszmy to. Dobra, wyjdziemy stąd, no i pora sięgnąć po wyścig, bo to chyba jest najważniejsza część. Zatem jazda. Mamy do wyboru tour, czyli taki serię długich wyścigów, ich tu jest 225, ja w tej chwili wykonałem 3, na to wygląda. Jest kwestia multiplayer, którą poruszymy w niedalekiej przyszłości i na live'ach. I są także pojedyncze zawody. A swoją drogą, jeżeli będziecie mieli ochotę obejrzeć multiplayer, to zapraszam na kanał Rockplay. To tam trafiają wszystkie serie i wszystkie let's play'e. Ostatnimi czasy i tak już pozostanie. Ale tym razem, wybierzmy sobie pojedyncze zawody. Myślę, że wyścig będzie najlepszą opcją. Oprócz tego mam jeszcze próby czasowe oraz drift. W drifcie jestem absolutnie słaby. Tym bardziej, że jest to nowa gra, jeszcze nie do końca poznałem sposoby sterowania. Więc wyścig powinien być opcją najprostszą. Do wyboru mamy kilka krajów: Szkocja, Norwegia, Indie, Chile i Kanada. Być może ten wybór zostanie poszerzony z czasem, kiedy moje osiągnięcia przekroczą jakąś tam określoną wartość, chociaż tego nie jestem oczywiście pewny. Okej, zagrajmy sobie w Chile. Chile wydaje się być bardzo słonecznym i przyjaznym terenem. Zapraszam zatem, zobaczymy, jak to wygląda. Wybierzemy sobie auto. Postawię tym razem na Mini Coopera. Czemu nie? Czemu nie? Kolorystyka nam odpowiada? No, pewnie tak będzie. Pewnie, że tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kierownica z prawej strony. Ajajaj. Nie wiem, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na moje osiągnięcia. Gramy na poziomie średnio zaawansowanym. Godzina 16:00. Słonecznie. 11 przeciwników. Czyli jak znam życie, będę prawdopodobnie zaczynał od 12 pozycji. Możemy sobie rzucić okiem na słoneczne Chile. A miałem okazję już tutaj jeździć w nocy. Nie wygląda to zbyt pięknie. Nocne wojaże są dosyć mało widowiskowe. Bo widzicie tylko samochody obok i światła.
Bardzo niegościnny krajobraz. Z tego, co tu widzę, nie miałem przyjemności do tej pory być w Chile. Po tym, co tutaj widzę, jakoś nie zostałem zachęcony strasznie. Ale oczywiście... oczywiście żartuję. To, co tutaj widzę, nie musi świadczyć o tym, co w Chile znajdę, bo na pewno są tam piękne miejsca. No dobrze, mamy wąskie uliczki. Nie każdy wyścig jest na okrążenia. Czasami macie po prostu do pokonania jakąś trasę. I to właśnie, z tym właśnie mamy do czynienia w tych wyścigach. Trzeba jeździć ostrożnie. Oczywiście model jazdy jest zręcznościowy, natomiast nie chcemy się zdarzać z przeszkodami, nie chcemy się zdarzać z innymi samochodami, za to są punkty ujemne. Teraz mamy wyzwanie. Wyzwanie, które polega na tym, by przejechać po wyznaczonej linii przez zakręt. Udało mi się. Pokonałem kogoś. W tych wyzwaniach są oznaczeni inni gracze, którzy mieli jakiś tam czas. Wow. Prawie zaliczyłem barierkę. To zdarzenie delikatne kiepsko wpłynęło na moje osiągnięcia. To jest oczywiście gra przeciwko sztucznej inteligencji, ja jestem jak najbardziej za, to też jest jakby część gry. Jednak najbardziej mnie cieszy gra z innymi ludźmi, a już moim ulubionym sposobem gry, jeżeli chodzi o wyścigi, jest możliwość przejechania trasy samodzielnie, bez przeszkadzajek w postaci sztucznej inteligencji, tak by osiągnąć jak najlepszy czas, by tak, jak to się ładnie mówi, wymasterować sobie jakąś konkretną trasę. Panowie, ci kierowcy, pojedynek driftowy. Ja niestety na driftach się nie znam. Tak prawdę powiedziawszy, w każdej grze, kiedy dochodzi do driftu, to ja sobie radzę słabo. A tu jeszcze wybitnie, nie wiem, o co chodzi, nie wiem jeszcze, jak się steruje. Tak czy inaczej, próbujemy się trzymać tej stawki. Przede mną 4 samochody zbite, 5 samochodów zbitych razem. Gdyby nam się trafiła jakaś ładna, prosta, ale nie będzie to łatwe, ponieważ moi przeciwnicy mają auta równie szybkie jak ja. O, może nawet troszkę szybsze. Lepiej wychodzą z zakrętów. Ja staram się przede wszystkim jeździć ktoś tu popełnił błąd? Udało się ten błąd wykorzystać. Jeden, drugi. Trzeci, małe zderzenie. Dobrze, emocje, emocje. Teraz delikatny zakręt w prawo. Trochę wypadłem, trochę mnie wyrzuciło na bok. Kontroler zadrżał w moich rękach. Ale znajdujemy się na trzeciej pozycji, przede mną 2 samochody, zdaje się. Czy przed nami jest Volkswagen Garbus? Całkiem możliwe. Garbus, który, łagodnie mówiąc, został odrobinę źle przetłumaczony. Garbus to żuczek, prawda? Volkswagen Beetle, dobrze pamiętam. Tak. I wydaje mi się, żeby Niemcy byli narodem, który jakby celebruje jakieś niedoskonałości fizyczne, więc garbusem by auta nie nazwali. Tym bardziej, że jakby duży współudział w tworzeniu garbusa miał pewien znany Adolf Hitler, no tak chciałem powiedzieć. Więc on też w ogóle chyba nie miał sympatii do niedoskonałości. Chociaż to jest fatalny temat do omawiania podczas gier wyścigowych. Bardzo serdecznie was za to przepraszam. Mamy kolejne wyzwanie, musimy... Ua! Wyzwanie, którego mu się nie udało sprostać. Okej. Zawsze mam jakąś przyjemność w wtrącaniu różnych ciekawostek w te swoje programy. Ale ta akurat była słaba. Ukończyliśmy wyścig na 3. miejscu. Uroczo, ale nie jest źle. Z czasem 3.42. To wpłynęło na mój jakiś tam poziom fan hot haczy, jazda na ogonie. Pojedyncze zawody, tu cały czas zdobywam jakieś punkty. W klubie Mini Coopera też zdobyłem jakieś punkty. Mam awans na 4. poziom doświadczenia, co bardzo mnie cieszy. I odblokowaliśmy sobie BMW. BMW M235i. Myślę, że by wyrobić sobie pełen obraz na temat tego, jak w to się gra, należałoby sięgnąć także po inne wyścigi. Zahaczymy sobie tym razem o Indie. Munar. No tak, to jest chyba nazwa ligi, albo nie wiem, mniejsza z tym.
Co my tu mamy? Losowe rzeczy, więc zagrajmy. Mini Cooper, może weźmy sobie tego wspomnianego wcześniej Volkswagena. Beetla. Okej. Niech będzie taki cytrynkowy. Trochę. Czemu nie? Czemu nie? No, 11 przeciwników, średnio zaawansowany poziom trudności, 21.00, pogoda słonecznie. Słonecznie o 21.00 raczej już słonecznie nie bywa, ale będziemy mieli okazję się przyjrzeć Indiom wieczornym, powiedzmy. Oj, nie, jednak późnonocnym. No cóż, to na pewno nie poprawi jakości odbioru dla was, bo wiem, w jaki sposób YouTube się obchodzi z ciemnymi nagraniami. Ale zobaczymy, może światła samochodów zrekompensują nam trochę brak oświetlenia z zewnątrz. Dobrze, rozpocznijmy te zawody. Ja jakby podkreślam zawsze, w żaden sposób nie budujcie sobie pojęcia na temat grafiki podczas oglądania YouTube'a. Z reguły jest tak, że im lepsza jest grafika faktycznie, tym gorzej ona wygląda na YouTubie. A to dlatego, że dynamika grafiki powoduje znaczny wzrost wymaganego bitrate'u, by to dobrze pokazać. A YouTube ma niestety ograniczony bardzo bitrate. Jak zwykle zaczynamy ostrożnie, nie będę się tutaj w żadne stłuczki pakował. Mamy w grze model zniszczeń, chociaż nie sądzę, by zniszczenia samochodu wpływały w jakikolwiek sposób na na warunki jazdy. Do licha ciężkiego, jak oni jadą tak szybko i czemu ja zostaję tak strasznie z tyłu? Czyżbym sobie złe auto dobrał do panujących warunków? Nie mam bladego pojęcia. Być może to wszystko wymaga czasu. Być może trzeba odblokować lepsze auta, by móc konkurować z tymi... Być może dobrym pomysłem byłoby też niewjeżdżanie na barierkę. Widzę, że oni też stracili na prędkości. Mam nadzieję, że nadrobię wcześniejsze straty. A w ten sposób nie nadrobię. Ciągle jakimś gigantycznym łukiem próbuję przejeżdżać. Dostaję ujemne punkty za... zderzenie się z przeszkodami. A może być ciężko. Trasa jest cholernie wąska, a samochodów jest piekielnie dużo. Wydaje mi się, że najlepszym możliwym sposobem na wyprzedzenie tych samochodów będzie prosta, ale oni jadą szybciej na prostej, więc pozostaje nam zakręt. A na zakręcie... No diabła. Na zakręcie jest po prostu piekielnie ciasno, bo tych samochodów jest strasznie dużo. Być może wspomniałem o tym wcześniej, ale ja najbardziej bawię się na takich wyścigach, podczas których mogę się mierzyć sam ze sobą. Znaczy, mam czystą trasę, swój stary czas i konieczność jego pobicia. I ewentualnie... Olej, mamy próbę czasową. Musimy na tym odcinku utrzymać prędkość powyżej 99,2 km. Średnią prędkość. Co na razie mi się udaje nie najgorzej. Zobaczymy, jak jest to długi odcinek. Ale mój przeciwnik pojechał jeszcze gorzej. Mamy 135 km, średnią prędkość pobiliśmy, to zdobyliśmy jakieś dodatkowe punkty. Niestety nie widzę żadnego sposobu, żeby się zbliżyć do stawki. Ilekroć się do nich zbliżę, to się wpakuje na jakąś ścianę. Co się oczywiście może zdarzyć, ja jestem bardzo początkującym kierowcą Drive Cluba. Ale... Och, okropieństwo. Absolutne okropieństwo. Ale martwi mnie natomiast to, jak ciasno jest na tych trasach. Bo ja lubię wyprzedzać, nie zderzając się z innymi samochodami, a mam wrażenie, że tutaj to może być niemożliwe. Przed nami kolejne wyzwanie, niebieskie, czyli będzie polegało na tym, by utrzymać się w wyznaczonym... na wyznaczonej trasie. Tam przesadziłem z hamowaniem, teraz samochód stanął praktycznie. Wypadłem niestety, ale i tak pobiłem wymagany, wyzwaniom sprostałem, przeciwnikom niespecjalnie. Jeśli nie mam szczęścia do jazdy nocą. Ja pierniczę, nie chcecie po dobroci, to będę w was wjeżdżał. Okej, no to poprawiłem swoją pozycję. Straciłem jednak punkty. Z drogi! Łajdaki.
Ale się odbiłem fatalnie od barierek. To mnie będzie drogo kosztowało. No mój Boże. Dobra, przynajmniej pobijemy kolejne wyzwanie. No dobrze. Dobrze, no nie jestem przesadnie zadowolony z tego wyścigu, ale to też jest jakiś pogląd na to, jak to wszystko wygląda. Trasa była strasznie wąska, samochodów było piekielnie dużo. Jedyny sposób na to, by się przebijać między nimi, to siłą, jak się okazało. Co do pewnego stopnia było skuteczne, ale nie do końca. Ale mówię, mi po pierwsze brakuje praktyki, po drugie mam wrażenie, że mój samochód, chociaż on nie odstaje, widzę, że też tutaj Mini Coopery jeżdżą, Renault, Volkswagen jest trzeci. Więc zdecydowanie chodzi tylko i wyłącznie o moje umiejętności, które niestety pozostawiają co nieco do życzenia. Proszę bardzo, klub Volkswagena. Manewry, jakaś punktacja, uwiadomienia, to nas nie interesuje w tej chwili zupełnie. Odblokowaliśmy sobie Maserati. Bardzo ładnie. Sięgajmy dalej po wyścigi. W Chile byliśmy, w Indiach byliśmy, nie zakończyło się to niestety sukcesem. Co powiecie na śnieżną Norwegię? Myślę, że to może być całkiem przyjemny pomysł. Homestead, Norway. Zróbmy to tak, spróbujmy ustawić sobie zawody jednak, by pogoda była czysto i pora dnia, niech to będzie południe. Może 15. Może 15. Zagrajmy. Wybierzemy sobie Mini Coopera, bo on ostatnio był dla mnie bardzo dobry. Pozwolił mi zakończyć chyba pierwszy wyścig na pierwszym miejscu, dobrze kojarzę? Dobrze kojarzę? Ten wyścig z kiepską anegdotką o Hitlerze? No proszę, jak tu ładnie. Jak tu uroczo i jak tu śnieżnie. Wow. Rozpoczynamy pod delikatnie zdewastowanym przejazdem. Zobaczymy, jak ten wyścig się potoczy. Trasy dosyć wąskie, samochodów przede mną strasznie dużo. Czy uda się tutaj ich wyprzedzić bez robienia jakiejś niepotrzebnej zadymy na trasie? Może być ciężko. Tu mnie ktoś zachęca do driftu. Z tej zachęty nie skorzystam, jednak udało mi się wyprzedzić pięciu zawodników. Zdecydowanie górzysta trasa, dużo, dużo zakrętów. Wykorzystamy metodę siłową, by się przebić. Jak to bywa w grach wyścigowych, co właściwie jest dosyć niewesołą konkluzją, z reguły wyprzedzacie na zakrętach, ponieważ przeciwnicy redukują prędkość znacznie bardziej niż jest to potrzebne. Jednak na tych prostych cholernicy jadą szybciej niż ja, co mi się strasznie nie podoba. Być może to jest kwestia lepszego wyjścia z zakrętu. Ja tu jestem bardzo brutalny w tym starciu. No i proszę, w przeciwieństwie do nieszczęśliwego pojedynku z Chile, udało mi się przepchnąć tutaj. Wykorzystałem trochę metodę siłową. Te trasy są wąskie, ja nie wiem, czy istnieje możliwość. Znaczy nie, no na pewno znajdą się ludzie, którzy potwierdzą to. Na pewno można na pewno można wyprzedzić przeciwników w sposób pokojowy. Ja niestety musiałem się posłużyć brutalną siłą, jak się nie ma umiejętności. To siła musi wystarczyć, a tu ładnie poszło. Zwolniliśmy na zakręcie, troszkę lepiej niż nasz przeciwnik. Będę oczywiście podkreślał i swoją amatorszczyznę uzasadniał tym, że nie znam tras. Chociaż cały czas gramy na średnim, znaczy średnio zaawansowanym poziomie, nie wiem który to jest. Ale średnio zaawansowany brzmi poważnie, nie? Jestem średnio zaawansowany, a ty? Ja jestem amatorem. No i proszę, od razu lepiej, od razu się człowiek lepiej czuje. Dobrze, wyprzedzam moich rywali, przede mną jakieś wyzwanie, wyzwanie w kolorze niebieskim, czyli będziemy musieli utrzymać się na trasie wyznaczonej przez jakiś czas. Ale nie chcemy tracić prędkości za bardzo przy tym.
dobra robota, pokonaliśmy jakiegoś rywala. Z czasem tu się będą pojawiali gracze inni. Teraz zdaje się te wyniki... Ktoś tam narobił hałasu. Oj, niewiele brakowało. Tu się można... O, no co ten skubaniec, jak on... Holender! Strasznie jasno się zrobiło przy wyjeździe z tego tunelu. Co on zrobił? Czy on odpalił jakieś turbo doładowanie? Czy ja mam jakieś turbo doładowanie? Być może powinienem był przeczytać instrukcję. Jest to niezwykle szybka trasa. Przy okazji chyba pokonałem jakieś wyzwanie. Na ostatniej prostej. To było już emocjonujące. To już było ciekawsze niż ostatni wyścig, który był absolutnie szkaradny. Pokonaliśmy go o 1/100 sekundy. Dobrze mówię, 1/100? Tak. Nawet niecała. Naszą przeciwniczką okazała się być Tamara, więc pokonałem kobietę. Jej. Awans, klub mini. W klubie mini mnie lubią, bo bardzo często jeżdżę mini Cooperem. No dobrze, moi drodzy, myślę, że to w jakiś sposób zamyka moje wstępne opowieści o Drive Clubie. Jest to gra, którą na pewno trzeba będzie jeszcze potestować, by wyrobić sobie opinię. Przede wszystkim trzeba się będzie skupić na rozgrywce multiplayer. Jeżeli chodzi o to, z czym miałem do czynienia do tej pory, to jak wspomniałem w trakcie jazdy, model zręcznościowy, więc taki, który po prostu lubię. Dla mnie nie ma znaczenia to, jak trudna jest jazda sama w sobie. Dla mnie ważniejsza jest rywalizacja z innymi ludźmi, którzy mają dokładnie te same warunki do jazdy co ja, więc poziom trudności nie jest ustalany przez grę, a przez umiejętności innych graczy. To jest coś, co lubię, dlatego lubię właśnie prostotę. Jeżeli chodzi o rzeczy, które nie do końca mi się podobają, to te trasy, na których jeździłem, były bardzo wąskie, przeciwników było piekielnie dużo i trasy były dosyć krótkie, chociaż ja wiem, to są takie 5-6 minutowe, więc właściwie okej, ale jeżeli mi się wydają trasy krótkie, to znaczy, że mi się dobrze jechało. Sama jazda jest bardzo przyjemna, natomiast przepychanie się między przeciwnikami na wąskich trasach nie do końca jest moim zdaniem idealnym rozwiązaniem, chociaż tak naprawdę zabawa z innymi graczami powinna wprowadzić tą grę na wyższy poziom. I na gry z innymi graczami zapraszam Was w niedalekiej przyszłości. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do rychłego... A wszystko tak ładnie szło, prawda? Do rychłego zobaczenia. Hej, hej.